właśnie wjeżdżamy do Santiago de Chile, czyli tak naprawdę ostatniego przystanku i wygląda na to, że się udało. Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej Hacjendzie, czyli odcinku z wyprawy polo... Nie, czekaj, to nie to. W tym odcinku już nigdzie nie jadę, tylko zgodnie z zapowiedzią odpowiadam na Wasze pytania o szczegóły wyprawy polonezem przez Amerykę Południową, a Janek z Motoweterana przedstawi Wam analizę stanu technicznego Kundlewicza po starciu z latynoskimi bezdrożami. Coś ty mi przywiózł. Oglądajcie. Język hiszpański. Znałeś go wcześniej, czy uczyłeś się specjalnie na wyprawę? Szacun. No więc tutaj historia jest dość krótka i prosta. Chodziłem 3 miesiące na kurs, nie byłem zbyt pilnym uczniem, więc większość hiszpańskiego nauczyłem się już na miejscu. Powiedz, jaka cena takiej wyprawy? Sumarycznie, jeśli chodzi o transport auta, przygotowanie auta, loty bez życia na miejscu, które jest tańsze niż w Polsce, już mamy 60... Dobrze liczę? Coś koło 60 tysięcy złotych, a do tego doliczcie jeszcze paliwo, wyżywienie i noclegi. Jaka była chwila największego zwątpienia / słabości? Przyznam szczerze, że nie umiem wskazać jednoznacznie. Było kilka chwil zwątpienia i słabości, ale tak naprawdę głównie ze względu na to, że zaplanowałem tym razem tę wyprawę ze zbyt dużym obciążeniem czasowym. Po prostu to, co sobie napisałem gdzieś w Polsce, przygotowując to wszystko, nie brało do końca pod uwagę realiów na miejscu, tego jak trudne, jak długie jest przemieszczanie się tam na miejscu, jak to jest męczące i tego jak męcząca będzie ta wyprawa. Przykładowo stąd z Ekwadoru jest tak mało materiału, bo byliśmy po prostu przemęczeni po Kolumbii. Kolejny raz takie przemęczenie, pamiętam, zaatakowało mnie gdzieś w okolicach końcówki Peru i w Boliwii. Moja żona pyta, czy zabierzesz ją ze sobą w następną wyprawę. Tutaj mała porada matrymonialna od wujka motobiedy. Chciałem ci tylko powiedzieć, że jak ona ci zadaje takie pytania, to chyba znaczy, że powinieneś ją zabrać na jakiś urlop albo wycieczkę, zanim zrobi to jakiś youtuber. Zabierzesz mnie na kolejną wyprawę? No też nie. Witam, skąd masz tak silne autko? Od dzieciństwa ładowałem Rocket Fuel i tutaj w układzie paliwowym płynie Rocket Fuel prosto z FSO. W trakcie całej wyprawy ile razy spaliście w samochodzie? Raz. Dokładnie z tego co pamiętam, raz. Zapytacie dlaczego tylko raz? Otóż kwestie bezpieczeństwa tutaj były najważniejsze. Nie mieliśmy 4x4, żeby wyjechać gdzieś daleko od drogi i nie być widoczni. Więc spanie w samochodzie, według informacji, które miałem, nie należało do najbezpieczniejszych rozwiązań. Raczej wybieraliśmy pensjonaty z bezpiecznym, prywatnym parkingiem. Tak zostało mi to przynajmniej doradzone. Zresztą utrzymaliśmy się takich zasad bezpieczeństwa cały czas, dzięki czemu jesteśmy cali, zdrowi i nieokradzeni. Czy możesz powiedzieć, jak wyglądała podróż powrotna do Polski? Gdzie nadaliście Kundlewicza i wróciliście do PL? To nie jest żadna tajemnica. Otóż po zakończeniu wyprawy w Argentynie pojechaliśmy sobie na północ do Santiago, gdzie nieopodal w porcie w Valparaiso zdaliśmy na parking poloneza i z Santiago polecieliśmy już do Polski, a polonez wrócił do Hamburga i stamtąd go się udało odebrać. Jaki wyszedł przebieg poloneza na kołach? Nie liczę promu. Pozdro, fajna przygoda. Dziękuję. Ja to liczyłem, wyszło mi gdzieś między 15 a 18 tysięcy kilometrów, przy czym jakby ten rozstrzał wynika z tego, że licznik poloneza przekłamuje i tam wyszło, się dobrze powiedział, 18 tysięcy. Natomiast te 15 około wychodzi z Google'a, ale jakby dla odmiany sobie robiąc znaczki na Google Mapsie, nie brałem pod uwagę jeżdżenia dookoła miast, jakiegoś, nie wiem, jechania po bułki, zbaczania z trasy i tak dalej. Więc między 15 a 18 tysięcy kilometrów na kołach. Czy długo siedziałeś za Falklandy? Na szczęście nie siedziałem, bo szybko uciekłem za granicę. Opowiesz, jak wyglądała wasza codzienność? Jedzenie, higiena, pranie. Większość dni wyglądała tak, że wstawaliśmy rano, piliśmy sobie kawkę, jedliśmy śniadanie, jeśli mieliśmy z czego, jeśli nie, to nie jedliśmy, wsiadaliśmy do auta i ruszaliśmy, czasem na nagrania, a czasem po prostu w drogę. Jeśli chodzi o higienę i pranie, to myliśmy się codziennie, bo mieliśmy normalne noclegi. Bardzo często to były jednak mimo wszystko noclegi z zimną wodą, ogólnie ciepła woda. To nie było takie wcale oczywiste. W wielu miejscach była tylko zimna woda. Na przykład w Peru pensjonaty reklamowały się wielkim napisem Agua Caliente, ciepła woda, że w ogóle mają tą ciepłą wodę. I to często było z takich chamskich podgrzewaczy, że mógł cię kopnąć prąd. Praliśmy się mniej więcej co tydzień, ponieważ były pralnie. Ile i jakie ubrania wzięliście? To w ogóle była świetna zagwozdka co do brania ubrań, no bo mieliśmy zakres temperaturowy od minus 3 do 30, nie wiem, 5, 8.
Więc miałem tak, długie spodnie, koszulę, kurtkę, puchówkę, krótkie gacie, koszulki, tak żeby to upchnąć kolanem na 3 dni. Ile by kosztowała taka wycieczka do Argentyny na tydzień czasu? Chodzi mi o wyżywienie, nocleg, czy istnieje tam jakakolwiek komunikacja miejska? Tak, w Argentynie istnieje dość niezła komunikacja miejska. Ile by to kosztowało? Trudno powiedzieć, bo po zmianie prezydenta te ceny zaczęły naprawdę szybko się zmieniać, więc to niestety trzeba by sprawdzić. Czy na przykład do Golfa 1 też można użyć elektryczną pompę zamiast mechanicznej w głowicy? Tak, do każdego samochodu z gaźnikiem można użyć elektrycznej pompy, 0,3 bara. Najlepiej byłoby to spiąć z regulatorem ciśnienia paliwa. My tego nie zrobiliśmy, przez to mieliśmy trochę problemów z ciśnieniem. Gdzie można kupić książkę o tej wyprawie? Jeszcze nigdzie. Nie będę też jeszcze pisał książki z samej Ameryki Południowej. Książka będzie, jak już przejadę obie Ameryki polonezem, żeby to była taka książka naprawdę o czymś. Jest dużo materiału, dużo rzeczy się wydarzyło, których nie pokazaliśmy w filmach z różnych względów. Czasem nie udało się ich nagrać, czasem po prostu się już nie zmieściły, nie były aż tak ładnie nagrane, żeby się nadawały do filmów. Także będzie co opowiadać, będzie taka książka. Uważam, że dzielenie tego na dwie książki z tak krótkiego czasu, to nie wiem. To tak jakbym wyjechał sobie na wakacje albo na krótką wycieczkę i napisał o tym książkę. Uważam, że to jest bez sensu i to jest po prostu taki zwykły skok na kasę, nie? Ile litrów paliwa spalił Kundewicz? Jaka była średnia na 100 kilometrów? Na północy w ogóle lałem w galonach. Na południu już dało się mniej więcej określić i było to tam tak mniej więcej między 8 a 10, najczęściej przy normalnych trasach. Natomiast w górach, tam w wysokich górach, spokojnie dobijał i do 20. Były jakieś fajne gołębie w Ameryce Południowej. Polecam serdecznie La Paz. W La Paz tych gołębi jest bardzo dużo na placu, takim tym centralnym, chyba Independencja czy coś. Te gołębie są absolutnie wszędzie, srają, wszyscy je karmią, świetnie się z nimi bawią. Główny plac La Paz w Boliwii, polecam. Jakie były najbardziej pozytywne oraz najbardziej negatywne zaskoczenia z całej wyprawy? Coś, co okazało się być inne niż się spodziewało. Cała Ameryka Południowa była inna niż się spodziewałem. Największe pozytywne zaskoczenie, Kolumbia. Mówi się o niej, że jest niebezpieczna, zła, beznadziejna. To jest wszystko nieprawda. To jest wszystko nieprawda. Nie jest tam bezpiecznie na poziomie europejskim. W miastach jest już to ogarnięte. Jak się pilnujesz? Naprawdę przyjemny kraj. I to nie jest tak, że tam ludzie biegają z klamką po ulicy. Za to największy negatywny punkt niespodziewany. Syfne, dystopijne, okropne. To było Peru. Natomiast ogólnie cały ten kontynent jest taki, że jak się coś czyta w internecie na jego temat, to najczęściej to ma niewiele wspólnego z realiami na miejscu. Spotkałeś w Argentynie brata Adolfa? Nie znam ojca Adolfa. Czy tam brata Adolfa, to jakiś zakonnik? Który z krajów był najbardziej podobny do naszego? Myślę, że Chile. Najbliżej było chyba Chile do Polski. Nawet mieli hot dogi na stacjach. No i przede wszystkim wyglądało to wszystko tam w Chile trochę jak taka Polska 2004. Taka Polska z AliExpress. Nawet mental ludzi jest podobny, bo na przykład w Argentynie są tak latynosko bardziej otwarci. A w Chile to trochę jak u nas, że nikt nikomu nie chce za bardzo zawracać głowy, zaczepiać na ulicy i tak dalej. Oni są tacy bardziej wycofani i to jest bardziej podobne do Polaków. Jakie auto bym wybrał poza polonezem? Oj, trudne się wylosowało. Podejrzewam, że jakoś samochód nie za współczesny, w sensie nie za nowy, żeby nie był za trudny do naprawy, ale jednak wciąż w tamtych rejonach popularny, więc podejrzewam, że jakieś General Motors, bo General Motors występuje na całym tym kontynencie. Co byś zmienił pod względem przygotowań Kundewicza na wyprawę? Czy planujesz słapa z powrotem na ochłapa? Zacznę w ogóle od drugiego pytania. Dlaczego mam słapować ochłapa na ochłapa? W sensie to, co jest pod maską, to jest nadal ochłap. To jest silnik OHV z Poloneza. Jedyna różnica jest taka, że to jest silnik na hydropopychaczach wyjęty z Karoplusa. Co bym zmienił w przygotowaniach? Podniósłbym trochę resory na pewno. Na pewno nie zmieniałbym silnika na ostatnią chwilę, to był fuck up, to był duży fuck up i to mogło położyć całą wyprawę tak naprawdę, to, że ten silnik się rozpadł tydzień przed wyjazdem, zresztą możecie zobaczyć na filmie. I na pewno bym zmienił to, że właśnie przygotowałbym się wcześniej, tak żeby auto było przetestowane już w momencie wjeżdżania do kontenera, co zresztą właśnie w tej chwili się tutaj w Motoweteranie dzieje. No i też przyznam szczerze, że nie zajeżdżałbym się tak, jak się zajeżdżałem. Wtedy tak naprawdę ostatni miesiąc przed nadaniem auta, to ja spałem po 3-4 godziny dziennie. Nie miałem w ogóle wolnego work-life balance. Kiedy i gdzie następna wyprawa Poltkiem? No jakby widzę, że nie oglądacie filmów, jak zadajecie takie pytania, ponieważ już w styczniu zapowiadałem, że Ameryka Północna latem tego roku. Na jesieni będą filmy. Skoro Ameryka Południowa przejechana, to może w następnej kolejności Ameryka Północna. Kiedy wróci sklep Motobiedy i jakie plany na obie Ameryki? Kiedy wróci sklep Motobiedy? Tutaj mogę wam odpowiedzieć zupełnie szczerze.
sklep motobiedy zarabiał na tyle mało pieniędzy, że nie opłacało się. Nie dało się zatrudnić człowieka, który obsługiwałby tylko sklep i dostawał za to godziwe pieniądze. Ja nie lubię zatrudniać za niegodziwe pieniądze, to oczywiste. Więc w tej chwili no, nie ma sensu go prowadzić. Może jak znajdę jakiegoś podwykonawcę, który przy okazji będzie i produkował, i wysyłał, i umówimy się na jakiś procent, no to może wtedy ten sklep wróci. Natomiast będą akcje sprzedażowe gadżetów, w tym specjalnie wykonanej przez faworyta 89 koszulki upamiętniającej wyprawę polonezem przez Amerykę Południową. Także bądźcie czujni, bo jak i gdzie będzie można kupić tą koszulkę, dowiecie się w swoim czasie. Niekoniecznie będzie się dało to zrobić przez internet. Jakie plany na obie Ameryki? Podstawowe pytanie, co to za kurtka? Domyślam się, że nie chodzi o tę puchówkę. Otóż chodzi o tą zieloną moją wojskową. Odpowiadam, to jest z austriackiego Demobilu i jest to jakaś tam kopia czy tam modyfikacja amerykańskiej kurtki wojskowej z lat 60. Brazylię ominęliście z powodu ograniczonego czasu na wyjazd i po prostu trzeba było w możliwie krótkim czasie dojechać na południe, czy był jakiś inny powód? Może jest tam problem z wjazdem samochodem na zagranicznych blachach? Nie ma problemu z wjazdem samochodem na zagranicznych blachach. Wenezuela, Paragwaj, Brazylia, te wszystkie kraje nie zmieściły się po prostu w czasie, jaki mieliśmy. Czy ogrzejesz ten czas dom, mając tylko pompę ciepła, jeśli energetykę zimą wyłączy prąd na 3 dni z rzędu lub tydzień? Nie wiem, mieszkam w bloku. Ile wyszło przebiegu na całej wyprawie? Czy robiłeś przegląd po powrocie do Polski? W sensie, co się zużyło w zawieszeniu? Ile zużyło się klocków? Ile silnik wziął oleju? Oleju chyba spalił między 2 a 3 litry, jeśli dobrze pamiętam. Chyba bardziej 3 litry, bo palił trochę oleju. A jeśli chodzi o przegląd, to przegląd zrobił Janek z Motoweterana, właśnie jak tutaj jesteśmy, to on go robił i zaraz go zapytamy, jak się samochód spisał i jak przeżył ten wyjazd. Słuchajcie, ja nie lubię polonez, prawda? Patrzę na te silniki, leki przestają działać. Słuchaj, no z założenia żeśmy wyszli, że jak już przejechałeś taki kawał drogi, tym OHV, wszyscy wiedzą, jak ja kocham te silniki, no to przynajmniej nie będzie sprężania, przynajmniej nie będzie ścienia oleju, tak? A tak, sprężanie silniku jest idealne, takie lepsze niż książkowe. Ciśnienie oleju, zegar aż wyskakuje po prostu spod maski, no to co ja ci mam powiedzieć? No, nic nie stuka nawet w tym samochodzie, nie ma nawet puku panewki żadnej, zawory nie klekoczą, pod spodem nawet nic nie cieknie, no. Nie no, był wyciek, ej. No ale to jest taki, no. Taki wyciek, to się nawet na diagnosta nie przyczepił. Nie, to jest dramat. No a jakie tam wyszło sprężanie? Po tym wyjeździe to się ułożył i ma lepsze sprężanie niż jak przyjechał. Jak wyjeżdżał, to jest... Czyli tak. Tresura polonezów w nim pomaga. Raczej tak. Nie, no zdecydowanie samochód naprawdę fajny w stanie i blacharsko jest całkiem niezły. Owszem, ma tam kilka mankamentów, ale no mówmy się, to jest Kudlewicz, no, na miłość boską. No przecież to się powinno było rozpaść w drodze na proba. To przejechało całą Amerykę, wróciło, jest na podnośniku i się jeszcze nie złamał. No. I co gorsze, on nie ma nawet podstaw, żeby się złamać, bo to wszystko jest całe, tak? No, 2 dziurki w podłużnicy i to takie w sumie nieduże. To naprawdę, to jak na ten samochód, to ja nawet nie wiedziałem, że on ma te dziurki, ja myślałem, że ich tam nie ma, a one jednak tam są. Nie, tam są zawsze te dziurki, to nie ma takiej opcji, to jest takie miejsce, nie? Most rzeczywiście troszeczkę wyje z prawej strony, jest może te półośka. Trzeba zrobić porządek związką elektryczną od gazu. Przewód gazowy współpracuje z hamulcem ręcznym, w związku z tym jak hamuje się ręcznym, to się sprawdza wytrzymałość pancerza na tym gazie. Zobacz, jakie jest sprzęgło. To jest sprzęgło, które przejechało całą Amerykę Południową. Dobra, przypaliłeś, nie? Okej, w porządku, ale zobaczcie to. Przecież to naprawdę tutaj nie ma w zasadzie żadnego zużycia. To jest sprzęgło, które można spokojnie założyć z powrotem i nie będziemy z tego w ogóle zagadnienia robili. To uważam, że w tym momencie Zaks powinien sponsorować kolejny etap tego wyjazdu, bo to w sumie sprzęgło Zaksa. Silnik jest suchy, ładny, cichy, nic się nie wysypało. No w zasadzie, jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia mechaniczne w nim, to poza tymi elektrycznymi wynalazkami, które tutaj się dzieją, to nic, tak naprawdę nic nie, no, 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 nic nie ma do roboty. Chłopaki, którzy to wrzucali ten silnik przed wyjazdem, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty, trzeba przyznać. Bo nawet są, słuchajcie, nawet są podkładki pozakładane, to jest bardzo dziwne, bo to jak na poloneziarze, to zdecydowanie szacunek dla was.
No, tak. A przypominam, że to wszystko się wydarzyło 24 godziny. Nie, no to są podkładki, są śruby, słuchajcie, nawet odpowiednie. Proszę bardzo, 8-8, żadnych meblówek. No to... Rozumiem, czyli jesteś zasmucony tym, że jest za mało roboty. No tak, no bo uważam, że każdy poloneziarz powinien być karany za posiadanie poloneza po prostu wysokimi rachunkami, a tak to wiesz, to niestety nie ma możliwości. No. Coś tam pozmyślałeś, że jeszcze można zrobić, żeby było tak, lepiej. Pozmyślałem. Znaczy nie, no na pewno, tak jak mówiłeś, most. Trzeba go wyjąć, uszczelnić, trzeba zastanowić się, czy będziemy zmieniali w nim łożyska, czy będziemy po prostu robili cały dyferencjał nowy, bo rzeczywiście tam wyje. No, wał już jest zdjęty w tej chwili, wam go nie pokażę, bo gdzieś pewnie gdzieś schnie, bo był odmalowany. Podpora do wymiany, oczywiście cały wał generalnie do zrobienia, no ale to miał prawo. W skrzyni nic nie będziemy robić, wymienimy tylko olej. Zginił w tym miejscu, gdzie każdy polonez, każdy duży Fiat ginie, czyli po prostu pod tylnym mocowaniem resorów, bo to jest standardowe miejsce. Jakieś tam drobne uszkodzenia mechaniczne, zawieszenia głównie, bo on dostał bardzo mocno. Widać zawieszenie, czyli musiałeś uderzyć w jakąś skałę czy coś prawdopodobnie. Osłona pod miskę olejową, nie wiem kto to wymyślił, ale to był bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście ta osłona bardzo mocno była używana przez ciebie. Podejrzewam, że pewnie odśnieżałeś coś albo odkurzałeś jakieś piaski. Całą drogę lagun, tak. Tak. Odśnieżałem. Tak, to tak. I rzeczywiście widać po tłumikach, po tych dolnych elementach podwozia, że rzeczywiście te kontakty z miejscową fauną i florą były dosyć duże. No i co? No i to chyba wszystko z takich większych rzeczy. No głównie naprawa elektryczna, zawieszenie przednie, tylne zawieszenie, przeklepujemy resory na twoje życzenie. No i wymiana błotników, no bo błotniki dobrze ci nie odfrunęły. Tak fruwał ten błotnik, nie? Tak. Dobra. To dziękuję ci pięknie za analizę stanu poloneza. Nie było co analizować. Nie było co analizować, dlatego nie zrobiliśmy oddzielne. Ale ty sobie zdajesz sprawę, jakie to jest dla mnie trudne powiedzieć, że polonez jest fajny i jest w dobrym stanie? Czemu ten telefon się trzyma na masce? Edit, dobra, to kratka. Zalecam wizytę u lekarza od oczu, jeśli wydaje ci się, że to tam, ta kratka na masce, to jest telefon. Ale jak się trzymał telefon? Telefon nam się trzymał dzięki pancernik.eu, sklepowi z akcesoriami elektronicznymi różnego rodzaju i telefonowymi, który był też sponsorem, jednym ze sponsorów tej wyprawy. Macie link w opisie, odwiedźcie, kupcie sobie, jeśli coś potrzebujecie elektronicznego. My mieliśmy od nich właśnie m.in. mocowanie do telefonu, karty pamięci, ładowarki itd. A poza tym, jak tam wpadniecie i może coś wam się spodoba i kupicie, to oni będą widzieli, że mają dobre wyniki i potem znowu dadzą mi pieniądze na kolejne wyprawy, więc wiecie, jakby link w opisie. Ale jak to tak? Cały dzień bez internetu. Nie lubię dużych miast, powiedział motobieda mieszkający w Warszawie. Nie lubię dużych miast poza Warszawą, ale za to twojego miasta to na pewno nie lubię. Chociaż pewnie jakiś pizdzichów dolny. I co, nie odzyskasz poloneza z hamburskiego portu? No jak widać nie. Czy rozważyłbyś pojechanie na jakąś kolejną wyprawę czymś innym niż polonezem? Tak! Pojadę na wyprawę tarpanem w 2025 roku, nie powiem jeszcze gdzie. Skoro z tej wyprawy wyszło takie prawie Top Gear albo Grand Tour, to co byś powiedział na pójście sobie tej konwencji i zrobienie takiego graciarskiego odpowiednika odcinka Grand Tour w postaci namówienia innych graciarzy? To jest bardzo trudne przedsięwzięcie logistyczne, to jest bardzo trudne przedsięwzięcie ludzkie, finansowe. Nie mogę powiedzieć, że na pewno nie, ale na pewno nie powiem w tej chwili, że tak. Czy planujesz w przyszłości zachowanie Kundlewicza jako w sumie zabytku? Bo niejako stał się zabytkiem, bo ma bogatą historię. Nie wiem, czy konserwator zabytków miałby takie samo zdanie. Natomiast tak planuję go zachować, nie planuję go sprzedawać. Ile razy zatrzymano was do kontroli podczas podróży? Tego się nie da zliczyć, bo w sumie zawsze jak widzieli takiego gruza, to zatrzymywali. Potem jak widzieli, że to są jakieś europejskie, polskie blachy i goście nie mówią w ogóle prawie po hiszpańsku, to odpuszczali. A tych kontroli policyjnych jest bardzo dużo. Bardzo często wyrywkowa, a czasami kontrolują na przykład wszystkie samochody. W Argentynie było tak, że na wyjazdach z miast, odkąd wprowadzili ten limit 0,0 alkoholu, to jest dopiero od niedawna, to na przykład kontrolowali na trzeźwość wszystkich. Ile łącznie awarii i napraw było w trakcie? To chyba było w liczniku awarii, w filmach, jeśli to pamiętam, 16, 17, coś takiego. Przydało się coś powiedzieć o kwestiach formalnych, wizy, procedura transportu poloneza itp. Po pierwsze, to jeśli chodzi o procedurę transportu, to był taki piękny odcinek w tej serii. Odbieram poloneza z portu w Kolumbii, w którym opisuję, jak wyglądało odbieranie i transport tego poloneza. Jeśli chodzi o wizy, to wiz w Ameryce Południowej dla Polaków, z tego co wiem, w żadnym kraju po prostu nie ma. Jeśli chodzi o dalsze formalności, to potrzebujecie paszportu i ewentualnie międzynarodowego prawa jazdy. Ja takie sobie wyrobiłem, finalnie nie musiałem go w ogóle używać, ale w teorii powinno się je mieć. I to tyle, jeśli chodzi o formalności. Który z gratów lokalsów, które prezentowaliście, był najciekawszy? Dla mnie prawdopodobnie Lublin Camper.
ale było tam naprawdę dużo dobrego złomu. Na przykład to mogliście zobaczyć w odcinku z Urugwaju. Tam było tak dużo dobrego złomu, że to dosłownie nie umiem wybrać, bo przyzwyczaiłem się do widoku fur z lat 50. czy 60. wszędzie. Jakie najważniejsze rady macie dla tych, co chcieliby powtórzyć wasz wyczyn po zaolaniem DPD? Przygotować się na nieoczekiwane ogólnie, ponieważ wszystko, co przeczytacie w internecie, sprawdzi się tylko połowicznie, to jest raz. Dwa, być naprawdę ostrożnym. Musicie pamiętać, że tak jak mówię, że gdzieś jest dość bezpiecznie w Ameryce Południowej, to nie są standardy europejskie. Może na południu, w Argentynie, w Chile, w Urugwaju jeszcze, powiedzmy, można troszeczkę wyluzować. Nie pokazujcie za bardzo, że macie droższy zegarek, droższy telefon. Najlepiej nie wyjmować tego telefonu za bardzo, aparatu. Być po prostu bardzo ostrożnym, bo największym problemem w tych rejonach są po prostu kradzieże na ulicy i kradzieże kieszonkowe, ale zwłaszcza kradzieże na ulicy. Jeśli do takiej kradzieży dojdzie, musicie pamiętać, że telefon, aparat, zegarek, to wszystko jest dużo mniej warte niż wasze życie, więc po prostu to oddajcie. Nie próbujcie też przeżyć przygody na Tinderze na przykład, bo jak byliśmy w Medellin, to akurat 5 Amerykanów takiej przygody nie przeżyło. Zrobiłem zapiekanki na śniadanie. Może być? Może być. Jakieś przygody z argentyńskimi cinkierzami? Mówiąc szczerze, nie. To już jest tak usystematyzowane, że po prostu jedyne, co było dziwne, to na przykład wymienialiśmy dolary na peso albo w drugą stronę, w knajpie, w hotelu, w jakiejś dziwnej agencji turystycznej. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, bo kurs się trochę zmienił. Czy były okazje, żeby oprócz wysokości odbierało dech z wrażenia? Niewątpliwie Guatapé. Wrażenie zrobiła La Rinconada. Przerażające miejsce. Przerażające w tym sensie, jak ludzie tam żyją. No i bardzo dużo różnego rodzaju widoczków w samych Andach. Peru na przykład ma przepiękne, po prostu przepiękne krajobrazy, na przykład kolorowe góry, które nie zmieściły się do filmów, były w szorcie. Naprawdę tam, jak wjechaliśmy, to można było stać i tylko po prostu patrzeć na ten widok z tych gór. Naprawdę niesamowite krajobrazy są w Ameryce Południowej, więc pod tym kątem zdecydowanie wam ją polecam. Jaki był najlepszy z najlepszych momentów całej wyprawy, który będziecie długo pamiętać? Na pewno radość z tego, że się udało wjechać na 5100 metrów nad poziomem morza. Ja do końca nie byłem pewien, czy ten samochód da radę. Udało się, z tego byłem naprawdę zadowolony. Druga rzecz, z której byłem chyba najbardziej zadowolony, to to, że udało się przejechać drogę Lagoon. Drogę dla motocykli i pojazdów 4x4. Jak wygląda sytuacja z kartami bankomatowymi poza granicami EU? Jak to działa od tej strony, bo raczej nie brali ze sobą gotówki na 2 miesiące podróży? To jest generalnie kilkutorowe. Wziąłem sobie jedną kartę walutową mojego banku i wziąłem sobie Revoluta, który nie w każdym kraju tam działał. Moja karta polskiego banku walutowa działała wszędzie. Wziąłem gotówkę, dlatego na przykład była potrzebna gotówka w Ekwadorze, ponieważ w Ekwadorze ciężko zapłacić kartą, a też jakby nie zawsze da się wypłacić z bankomatu. I dolarki też w gotówce przydały się w Argentynie. Jak z dostępnością paliwa przez całą drogę? Czy mieliście momenty, w których wolelibyście diesla? Otóż nie. Moi drodzy, diesel tam jest tak naprawdę bardziej problematyczny niż benzyna. W Boliwii na przykład, żeby zatankować diesla, to są specjalne oddzielne stacje, do których zazwyczaj jest cała kolejka ciężarówek. Do tego ten diesel jest naprawdę złej jakości, więc nowocześniejsze diesle mają tam spore problemy. Tam normy, bodajże siarki są kompletnie jakieś z kosmosu. Ogólnie w wielu krajach jest tak, że tam była odległość między stacjami po 200-300 km. W przypadku zasięgu Poloneza oznacza to, że trzeba tankować na każdej stacji. Ale tylko na drodze Lagoon było tak, że musieliśmy dolewać paliwa z kanistra, bo byśmy po prostu nie dojechali do stacji. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie pytań i odpowiedzi wyprawowych. I czekajcie na kolejną wyprawę przez Amerykę Północną oraz być może już jakiegoś kolejnego filmu o tym, jak przygotowałem Poloneza do tej Ameryki Południowej. No i widzimy się też w innych zwykłych odcinkach. Tymczasem też pamiętajcie, żeby wpaść w link w opisie do pancernika.eu, żeby sobie kupić jakieś akcesoria elektroniczne, jeśli ich potrzebujecie. Na razie.